W tym filmie zaczniemy zajmować się liczbami mieszanymi. Dla przypomnienia, liczba mieszana to taka liczba, jak na przykład 3 i 2 ósme. Nazywa się mieszana, bo część tego, jak zapisujemy taką liczbę, to całości, część całkowita, w tym przypadku trójka, a druga część to część ułamkowa, w tym przypadku 2 ósme. Cała liczba to 3 i 2 ósme. Zastanówmy się, w jaki sposób można dodać 3 i 2 ósme do liczby 5 i 3 ósme. Zatrzymajcie teraz film i spróbujcie sami to działanie wykonać. Ok. Można to zrobić na parę sposobów. Na przykład, nie wiem, czy wiecie, że 3 i 2 ósme to to samo co 3 plus 2 ósme, a 5 i 3 ósme to to samo co 5 plus 3 no, i jeżeli mamy dodać te dwie liczby, to to jest to samo co dodawanie tych czterech liczb. Ponieważ kolejność dodawania nie ma znaczenia, możemy dodawać liczby w dowolnej kolejności, to to jest to samo co 3 plus 5 plus 2 ósme plus 3 ósme. To to samo działanie, zmieniliśmy tylko kolejność dodawanych liczb. Ile to jest 3 plus 5? 3 całości plus 5 całości to 8. Ile to jest 2 ósme plus 5 ósmych? Mamy dwie jakieś rzeczy, w tym przypadku ósme, i dodajemy do tego jeszcze trzy te same rzeczy, czyli też ósme. To razem będzie 5 tych rzeczy, czyli 5 ósmych. /8. 8 plus 5 ósmych. I taki wynik możemy przedstawić jako liczbę mieszaną. To się równa 8. I 5 ósmych. Ale można takie dodawanie wykonać w inny sposób, albo zapisać w inny sposób. Na przykład możemy zapisać 3 i 2 ósme w taki sposób. 3 plus 2 ósme i pod tym całości pod całościami i część ułamkową pod częścią ułamkową 5 plus 3 ósme. Gdyby całości miały więcej pozycji. Niż tylko jedności, to zapisalibyśmy odpowiednio jedności pod jednościami, dziesiątki pod dziesiątkami i tak dalej. Piątka pod trójką i część ułamkowa, ułamek pod ułamkiem. I możemy dodać tak jak w dodawaniu pisemnym, od prawej do lewej. Najpierw część ułamkowa. 2 ósme plus 3 ósme to razem równa się 5 ósmych. 3 plus 5 równa się 8. Jeżeli te dwie liczby dodamy. 8 plus 5 ósmych to otrzymamy tak samo jak tutaj 8 i 5 ósmych. Można takie dodawanie liczb mieszanych wykonać różnymi sposobami, na przykład takimi dwoma. Można też innymi, ale o tym w innych filmach. Mam nadzieję, że będziecie coraz przyjaźniej traktować liczby mieszane.